na konferencji inauguracyjnej, która rozpoczyna kampanię wyborczą Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Surdyki. Za niespełna miesiąc odbędą się wybory samorządowe, podczas których będziemy wybierali również burmistrza Brzegu. I dzisiaj na naszej konferencji chcieliśmy zaprezentować plan dla Brzegu, który chcielibyśmy już za miesiąc wprowadzić w życie, zaraz po wygranych wyborach. Oddam teraz głos naszemu kandydatowi na burmistrza, panu Grzegorzowi Surdyce, który w kilku słowach opowie o naszym planie dla Brzegu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu za przybycie. Szanowni Państwo, plan dla Brzegu obejmuje 6 zagadnień, które należy wprowadzić, i w zasadzie należało już dawno wprowadzić, aby zapobiec temu, co dzieje się w naszym mieście. Degradacji. Temu, co mieszkańcy widzą od przynajmniej dekady i zauważają to z dnia na co dzień coraz mocniej. To jest nadmierne bezrobocie, to jest postępująca degradacja infrastruktury drogowej, ulic, chodników, ścieżek w parkach. To jest wymieranie rynku, okolic naszego rynku. To jest odejście małej przedsiębiorczości z tego miejsca, powodowane czymś. No my wiemy dzisiaj czym. Strefą płatnego parkowania. To jest przede wszystkim nadmierna emigracja mieszkańców naszego miasta poza granicę Brzegu, ale też i poza granicę kraju. Przypomnijmy, w ciągu dekady, w ciągu ostatnich 10 lat to jest około 3000 ludzi. Nasze miasto się kurczy. To są bardzo złe tendencje i aby nim przeciwdziałać, trzeba wprowadzić plan dla Brzegu. Rozdamy Państwu, każdemu z Państwa rozdamy materiał, plan dla Brzegu, na którym przeczytacie Państwo, że wśród tych 6 punktów, punkt pierwszy, najważniejszy, to jest połączenie gmin Brzegu i Skarbimierza. Punkt drugi to jest wprowadzenie prawdziwej polityki prorodzinnej. Punkt trzeci to jest poprawa infrastruktury drogowej. Punkt czwarty to jest zniesienie strefy płatnego parkowania. Punkt piąty, bardzo ważny w naszym mieście z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia tego, jak wygląda w tej chwili nasze społeczeństwo. To jest wprowadzenie, powołanie Rady Seniorów. To będzie organ opiniujący, doradczy przy burmistrzu, przy Radzie Miejskiej. Oraz punkt szósty, ja wiem, że oklepane, bo każdy z kandydatów już o tym mówi, to jest kąpielisko miejskie. Tylko pytanie, czy każdy ma, czy moralność każdemu zezwala na to, żeby o tym mówić. My już mówiliśmy 5 lat temu, kiedy były podejmowane decyzje inwestycyjne, bardzo kapitałochłonne, brane kredyty na kilkanaście lat. I wtedy była alternatywa, albo pójść w tym kierunku, albo odnowić, wybudować otwarte kąpielisko dla mieszkańców, czego nie ma. Dzisiaj mieszkańcy muszą mieć do publicznych gmin, dają miejsca pracy, tam zawożą pieniądze. W skrócie, jeżeli macie Państwo pytania do materiału, do przedstawionej propozycji, to zachęcam. To oczywiste, żeby wszyscy są, czy będą wszyscy przeciwko temu. To nie jest oczywiste, że będą wszyscy przeciwko temu. Mamy 25 lat samorządności. Ponad 20 lat temu została podjęta decyzja przez polityków wówczas rządzących, żeby rozdzielić jedną gminę na dwie mniejsze. Część z nas, a może i nawet wszyscy, tego nie pamiętamy. Z naszego punktu widzenia to był błąd. To był błąd. Co to daje? Jest podwójna administracja, jest dwóch wójtów, w Brzegu burmistrz, tam jest wójt, tam jest 15 radnych, tu jest 21, dwóch skarbników, dwóch sekretarzy i tak można dalej wymieniać. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w całym kraju, w województwie i w naszym mieście, mamy do czynienia z depopulacją. To nie odkrywamy Ameryki, wszystkie media o tym mówią. Żeby temu przeciwdziałać, trzeba zacząć od dołu. Nadmierne koszty administracyjne, co powodują? Powodują to, że mieszkańcy są obciążani coraz większymi podatkami, opłatami albo wprowadzeniem nowych podatków. Pytanie, kto to udźwignie? Kto chce to udźwignąć? Jeżeli jest coraz mniej mieszkańców, mówimy o liczbie około 3000 ludzi,
dobrze. A jakby na przekór temu administracja się rozrasta, czy to jest normalne? Przez to muszą być wprowadzane nowe obciążenia podatkowe. No my tego nie chcemy. My wolimy, żeby mieszkańcy mieli więcej pieniędzy w swoich kieszeniach, żeby sami mogli wydawać na to, na co uważają za stosowne. No dodatkowe zajęcia dla dzieci, na wyjście do kina, do kafejki, do kawiarni, na lody przysłowiowe. W przeciwnym wypadku tych pieniędzy mają coraz mniej. To jest jakby chyba jedyna droga, która może prowadzić do tego, aby zapobiegać tym tendencjom, o których żeśmy mówili. To, co jest istotne, ustawodawstwo nasze pozwala na to, premiuje gminy, jednostki samorządu terytorialnego, które z własnej woli będą się łączyć. Gminy po połączeniu, jedna gmina większa otrzymuje bonus ministerialny, my szacujemy, że on będzie na poziomie około 20 milionów złotych. To jest po prostu wyższy udział w podatku PIT o 5% płacony przez 5 lat. Mówimy mniej więcej o tych pieniądzach. To są dodatkowe pieniądze. Dlaczego po nie nie sięgnąć? Administrowanie miastem, gminą nie polega tylko na tym, żeby wprowadzać nowe podatki i opłaty, żeby zaciągać kredyty na 10-15 lat, na kolejne pokolenia, żeby pokazać mieszkańcom, że coś się dzieje. Mieszkańcom trzeba pomagać, a nie coraz głębiej wyciągać im coraz większe pieniądze z kieszeni. Taka jest nasza koncepcja. Będziemy walczyć o ten bonus ministerialny i to, o czym pan mówi, to jest dopiero proces, który się zaczyna. My ubolewamy nad tym, że nikt tego nie zaczął 5 lat temu, 10 lat temu, przed nami. Mamy burmistrza, który rządzi, przepraszam, 12 lat. Starostę, który w samorządzie działa 20 lat. Może nie zauważają tych problemów, my je zauważamy. To jest przyszłość naszego miasta, naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Uważamy, że to jest jedyna droga.